Chwała Tobie, Słowo Boże. Grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Oto słowo Pańskie. Po raz kolejny w tym tygodniu, pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, Słowo Boże przemawia do nas w bardzo konkretny sposób. Trzeba być głuchym albo w ogóle nie słuchać, żeby nie zrozumieć, o co chodzi w dzisiejszym czytaniu. Jeśli masz coś przeciwko swemu bratu, idź, pojednaj się z nim, a potem przynieś swój dar do ołtarza. Myślę, że jest to bardzo klarowny obraz tego, jak bardzo w oczach Bożych pożądane, upragnione jest pojednanie. I to nie pojednanie jako puste słowo, pojednanie jako jakieś tam hasło w kazaniach. Mieliśmy 2 lata temu bodajże cykl kazań o pojednaniu. To nie jest tylko coś, o czym się opowiada, o czym się mówi. To jest zaproszenie Boże dla każdego z nas jako wskazówka, jako drogowskaz, jako mapa Wielkiego Postu. To tak, jakby Bóg chciał każdemu z nas powiedzieć: jeśli chcesz coś przynieść do ołtarza, a przecież przynosimy w każdej najświętszej ofierze, jeśli chcesz coś przynieść i ofiarować Bogu, sprawdź najpierw swoje sumienie. Czy tam nie ma rzeczy niepojednanych, nieprzebaczonych? Czy tam nie ma nienawiści? Czy tam nie ma nieodzywania się do siebie? Czy tam nie ma niezałatwionych spraw, kłótni? Słów, o których mówiłem w ostatnią niedzielę podczas wprowadzenia do naszych kazań wielkopostnych o ostatnich słowach Pana Jezusa. Wczoraj też o tym, przedwczoraj mówiliśmy. Słowa Jezusa, a moje słowa.
Wszystkie słowa, które wypowiada Pan Jezus, mają niezwykłą wartość i są po coś, aby zmieniać nasze życie. A nasze słowa, ile tam pustosłowia, ile niepotrzebnych słów. Powróćmy jednak do tego ofiarowania. Jest to bardzo ważna część Najświętszej Ofiary. Za chwilę będzie ona miała miejsce. W sposób symboliczny słudzy ołtarza, czyli ministranci, przyniosą i podadzą kapłanowi wodę i wino. Chleb jest już złożony na ołtarzu. W niektórych kościołach podają również ministranci chleb. Ofiaruje kapłan to w imieniu wspólnoty Bogu, aby mocą Ducha Świętego w konsekracji ten chleb został przemieniony w ciało Pańskie, w Najświętszy Sakrament, a wino z wodą stało się krwią Pańską. Jest to w sposób symboliczny ofertorium, czyli ofiarowanie, przygotowanie darów. Jest to w sposób symboliczny nasze przyniesienie do Boga, dla Niego, naszego życia. I tak, moi drodzy, jak chleb zmienia się mocą Ducha Świętego w ciało Pańskie, a woda i wino w Jego krew, tak nasze ziemskie sprawy, które tu przynosimy, nasze modlitwy, nasze cierpienia, nasz ból, ale też i nasze radości, piękne momenty naszego życia, wszystko Pan Bóg przemienia na ołtarzu mocą Ducha Świętego, mocą łaski. I tu właśnie jest dzisiejsze czytanie z lekcji z Ewangelii. Jak mogę przynieść moje życie do ołtarza, do Jezusa, do Ducha Świętego, ofiarować Bogu Ojcu, jeśli w tym życiu jest niepojednanie, jeśli w tym życiu jest nienawiść, jeśli w tym życiu jest niechęć do kogoś, czasami bardzo przez nas tolerowana, bo tak jest, tych ludzi nie lubię, z tymi nie rozmawiam, do tych się nie zwracam, byle jacy są, kiedyś mnie zranili, kiedyś mnie obrazili, przy byle okazji ja to wyciągam. Kochani, my wiemy, o czym ja teraz mówię. Spotykam się z tym bardzo często, nawet w rozmowach, naszych rozmowach, kiedy pada nawet i po 4 latach w tej parafii, niech ojciec uważa na tę osobę, bo to i to i to zrobiła. Padają tam lata 70., 80., 90., a może i nawet w tamtym roku. Bardzo mnie to zastanawia, kochani. Jak możemy tak żyć? Modlić się, zmawiać Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, i przy byle okazji wyciągać całą kronikę grzechów cudzych, innych, ludzkich. Jak my możemy potem złożyć ręce i tu zaśpiewać do ołtarza Twego przynoszę? Guzik przynoszę. Przecież Pismo Święte mówi jasno, idź, pojednaj się, a potem przynieś swoje dary. Zatem, moi drodzy, Słowo Boże jasno i klarownie mówi Tobie i mnie dziś. I ciągle to Pan Bóg powtarza w czytaniach. Idź, pojednaj się. Zobaczcie, moi drodzy, jak to ważne jest dla Boga, jeżeli ciągle na nowo nam to przypomina. W wspólnocie katolickiej w Bridgeport u świętego Michała Archanioła, gdziekolwiek, kochani, jesteście, nie ma wyjątków. To Słowo Boże jest dla każdego i dla każdej z nas. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze. Jak należy interpretować te słowa Pana Jezusa, naszego Zbawiciela? Dopóki jesteś w drodze, znaczy dopóki żyjesz. A upływa szybko życie. My widzimy, i to jest potem tragedia, przynosimy to często do konfesjonału,
że nie zdążyliśmy się z kimś pojednać, a ta osoba zamknęła oczy, odeszła. Co wtedy? Dlatego, moi drodzy, Wielki Post, dlatego nasz U-turn, zawracanie z pewnych rzeczy, dlatego to Słowo Boże, które nas tak bombarduje tą zachętą do pojednania się, aby nie było za późno. I tak jak w każdej mszy świętej, za chwilę nastąpi ofertorium, czyli ofiarowanie darów. Kapłan otrzyma wodę i wino, podniesie je w geście ofiarowania do krzyża. Zostaną przyniesione te dary, a wraz z nimi całe Twoje życie. Nie jest za późno, aby te dary przynieść w duchu i w prawdzie. To znaczy, aby podjąć decyzję o pojednaniu z naszymi wrogami albo z tymi, których uważamy za wrogów. Aby poprosić Pana Boga o dar przebaczenia. Nawet jeśli jest Ci bardzo ciężko z tym, jeśli czujesz, że jako człowiek nie masz siły przebaczyć, proś. To było wczoraj w Ewangelii. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Nie lekceważmy, najmilsi, Słowa Bożego. To jest Słowo, które nas poucza, pociesza, prowadzi, ale też i karci. A więc weźmy to przesłanie, zaproszenie po raz kolejny w tym Wielkim Poście na poważnie. To jest ten czas prostowania ścieżek, nawracania się, stawania się lepszym człowiekiem w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Co niechaj nam da ten, który przebaczył wszystkim swym wrogom, Pan nasz i Zbawiciel, który błogosławi nas i obdarza wszelkimi łaskami. Amen.